Hej, z tej strony Bachwus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online na 100% i tym razem progres kolejny do trofek z Cayo Perico. Dokładnie pokażę nagrody Cayo Perico Heist, proszę bardzo. Robimy tą trofkę, podróżnik, czyli ukończ wszystkimi możliwymi pojazdami napada Cayo Perico. Teraz będę robił to za pomocą Velum, więc jest chyba piąty z 6 pojazdów, więc spoko. Dalej jest jeszcze... wszystkie wariacje głównego łupu. Tym razem będę kradł sobie te quille. I to jest też rzecz, której jeszcze nie kradłem. I z tego co pamiętam, chyba tylko obligacje mi zostaną i będę miał wszystko. Przy okazji jeszcze... O Jezus Maria, przełączyło mi się niemiło. Przy okazji będę chciał zebrać jak najwięcej łupu, żeby robić tą trofkę, która każe mi zebrać aktualnie 5 milionów, ale do platyny potrzebuję 20 milionów z dodatkowego łupu. Więc kurde, jedymy! Poziom hard, jak mówiłem... Ej, chwila, nie, wait. Nie, ja mam teraz różowy diament. Te chwile robiłem wczoraj. Znaczy wczoraj, we wczorajszym materiale. Znaczy inaczej, we wcześniejszym materiale. Spoko, czyli diament to jest akurat to rzecz, która jest najwięcej warta. Zajebiście, dobra, finał. Jedymy od razu. Dobra, trochę mi się tutaj pogięło, w głowie widzę. Ale spoko, mi to pasuje. Od razu odpalamy, nie czekamy, będę grał sobie solo. Ej, ktoś polubił przeze mnie stworzoną akcję z plus 4 RP. Ja pierdzielę, ludzie, wchodźcie na moje akcje, polubcie je. Wbijamy 8000 poziom. Widzieliście to? Pierwszy raz widziałem taki komunikat. Tylko przez chwilę był widoczny w lewym górnym rogu, znaczy lewym dolnym. Więc jak, finał Velum, bierzemy punkty infiltracji, wybieramy pas startowy. Trochę niemiło, bo długo będę musiał jechać, ale dobra, pas startowy też. Tak naprawdę nie ma znaczenia, dzień. Uzbrojenie. No tak, no tłumiki bierzemy. Chociaż one chyba zawsze się tak się montują. Kontynuujemy. Dalej. Tutaj gotowość. Albo coś takiego, kurde. Albo to. Chyba z tych ten jest najfajniejszy. Skrótny luz. Więc bierzemy to. Velum. Robiłem już kiedyś napad za pomocą Velum i to był napad na PC. Więc to coś już kojarzy. No, lądujemy na lotnisku. Trochę daleka będzie droga, ale damy radę. Ej, chwila, jest alarm! Chwila! Ale odwaliłem akcję. Dobra, ale akcja. Zapomniałem broni schować. No się robi napad za pomocą Velum, to można broń schować. A ja tego nie zrobiłem. To nieźle, to wiecie co? Ja wam pokażę, o co chodzi. Zrobimy sobie ten, reset tego napadu. Ja wam pokażę, o co chodzi. Ale jaja. Tym razem będzie lepiej. Mam taką nadzieję przynajmniej. Zobaczymy. Przeszukiwańsko. I znajdzie broń? Chyba nie, bo alarmu jeszcze nie ma, nie? Wcześniej się alarm odpalił, zanim jeszcze w ogóle mnie przeszukał. Jest git. I w ogóle to jest absurdalne, bo moim zdaniem ta ukryta broń, jak już, powinna być wbudowana po prostu w to podejście. A tu musimy jeszcze specjalnie płacić i... no nie wiem, głupie jest to. Moim zdaniem. Proszę bardzo, zbieramy broń z tego hangaru i koniec. Mamy wszystkie bronie. To takie trudne jest, nie? Dobra. Tutaj sobie zbierzemy łupy, bo chyba są. Są! To bierzemy. Nie będę patrzył, czy coś jest dużo warte, czy coś jest mało warte, bez znaczenia, aby miał pełną torbę, nie? Więc bierzmy sobie to. Od razu zapełnimy na maksa torby, jak się da. Żeby potem... po prostu się nie pierdzielić, nie? Nie będę szukał specjalnie tej kokainy. Znaczy kokainy, znaczy mąki. No bo nie. Już wolę po prostu napad ukończyć, jak najszybciej się da, zamiast po prostu szukać całą wyspę. Oczywiście mógłbym to zrobić na początku. Znaczy inaczej. Mógłbym to zrobić za pomocą zwiadu. Ale zwiad, prawda, jest taka, że tylko sprawdzam, czy są obrazy i czy jest złoto. Reszta mnie nie interesuje. Ja wiem, że jak będę robił napad solo i będę chciał zebrać łup z wyspy, tak się jak znajdę tyle tego łupu, że mnie zadowoliło. Czy będzie 100 tysięcy w to, czy w tą, bez znaczenia. Aby były pełne torby. No dawaj. I do góry.
Do góry powiedziałem. O nie, do dołu. Teraz do góry. Nie, halo. Do góry. Jezus Maria. Zbugowałem grę. Dobra, pyk. Chciałem sobie, czy to działa. Bym to sprawdził, czy to by wybuchło. A na razie nie, może potem. No dawaj, skakuj. Nie, no co jest? Skoczę teraz tędy, czy nie? Ej. Coś jest nie tak. Czemu nie mogę wskoczyć tutaj? Na pewno się da. No proszę bardzo, mówiłem, że się da. Bo tu u góry też jest słup. Widzę, że jest po lewej gotówka, po prawej jest marihuanen. I właśnie nie mam pojęcia, czy gotówka, czy marihuanen jest więcej warta. Chyba gotówka jest więcej warta. Bo chyba jest tak, marihuanen, gotówka. Potem jest... obrazy. I potem jest kokainum. I złoto? Albo się mylę? Kurde. Wiecie co? To jest właśnie najgorsze. Mówiłem wam, że tych napadów nie robiłem dużo. Ja zrobiłem łącznie z... no teraz może z 15 tych napadów na Cayo Perico. Bo jak mówiłem, ja niestety kiedy wyszło DLC z Cayo Perico, grałem w GTA, nie? Ale miałem tak bardzo niską motywację do gry w tą grę. Dlatego, że po prostu to była mordęga, nie? Granie na PC. Jak ktoś tam nie jest, wiecie, nie robi filmów na YouTube'a, to bez znaczenia dla nich czterstwo. Ale dla mnie, po Cayo Perico gra się na PC skończyła. Bo czter w każdej chwili mógł grę wyłączyć, nie? Czy to byłem na fabule, czy to byłem na Cida Zaproszonych, czy byłem w edytorze Rockstar. W każdej chwili czter może mi wyłączyć grę, nie? I weź w takie coś graj, nie? Gra sprzedała się w 160 jebanych milionach sztuk. I dalej jest zepsuta. Dlatego gram na konsoli, nie? I teraz doszedłem, powiedzmy. Już chciałem powiedzieć błędnie, nie? I wyszło takie dziwne słowo. Doszedłem do DLC z... no po prostu, zakupiłem kosatkę. I jestem w stanie robić napady na Cayo Perico i naprawdę przyjemnie się to robi, nie? Dla was to jest pewnie jakieś stare DLC, dla mnie to jest nowe DLC, wbrew pozorom, nie? Dobra. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie na PlayStation growej numer 5. Jak to będzie z FPS-ami na Cayo Perico. Bo aktualnie tutaj widać, że tych FPS-ów za dużo nie mam. Ale mniej więcej jeszcze tą wyspę pamiętam. Wtedy przejedziemy? No niby przejedziemy, ale to będzie bardzo irytujące, więc może po prostu... nie no, dam radę. Przyjadę tędy. Tylko większy rozpęd dam. Nie będę jechał naokoło, jakiś leszcz. Jedymy w ten sposób. I teraz jest najgorsze właśnie. Podejście z Venom. Jesteśmy na zadupiu tak naprawdę. I musimy się mocno postarać. Żeby nas nie wykryli, nie? Przez całą wyspę. A gdybym wziął kosatkę, to wyszłoby na to samo, albo Longfina, nie? Więc Venom jest gównem. Tak naprawdę, nie opłaca się kompletnie Venom grać. Ale dla trofki, która w sumie nie daje aż tak dużo pieniędzy, ale wiadomo, jak te wszystkie trofki zrobić, to jak najbardziej warto, powiedzmy. No dawaj, 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 obracaj się. Zaraz się długo typek stoi. O, dobra, obrócił się w końcu. Wydaje mi się, że oni mają inne schematy chodzenia niż te, które są normalnie w grze. W sensie podczas zwykłego zwiadu. Dobra. Tędy sobie przejedziemy. I teraz pytanie. Czy ktoś mnie tutaj wykryje zaraz? Nie wykryje, bo gościu sobie przejechał samochodzikiem. I raczej kolejny zbyt prędko się nie zrespił, mam nadzieję. Czerwona kropa. Dobra, już się bałem, że ktoś tam się zrespił, ale nie. Jest git. Do wieży radiowej nie chcę jechać. Ale obok przejechać jak najbardziej chcę. Czy jest chyba kamera, czy jest jakiś typek sobie stoi tutaj? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że jestem w stanie tędy przejechać i nikt mnie nie wykryje. Nikt mnie nie wykrył. Jeszcze. Dobra. Więc to mamy ogarnięte. Jestem coraz bliżej rezydencji, ale wciąż. Ten czas nie jest zbyt dobry. Ale wydaje mi się, że jeżeli nikt mnie nie wykryje, to elita dalej jest możliwa do wbicia. Bo mam pełną torbę. Jedynie wystarczy wejść do rezydencji. I też będzie napad zakończony. Tutaj teraz ktoś jedzie, kurwa! No nie, kurwa! Monitoring wykrył Bakus, no i tyle, no kurwa! Już nie chce mi się grać w tą grę, naprawdę. No nie, co za niechwar, novelum, przez całą wyspę muszę bezbłędnie jechać, no jeden malutki błąd. I koniec. O, zajebiście teraz to zrobiłeś, Bakus.
No tak. Jeszcze nie wiem, czy przekąsek mam dobrze. Dużo, w sensie. Teraz jeszcze obijają mi torbę. Co brzmi dziwnie. Ale chodzi o to, że... O, jasne! Ujęło was. Ujęło was. Ujęło was. Ujęło was. Ujęło was. Kurwa, nie! Ale gościu ma klucz, tak? Gościu ma kod. Chodzę tędy. Jesteś w stanie cutscenkę odpalić? Dawaj, odpalasz cutscenkę, odpalasz cutscenkę, dawaj! Dobra. A! Już myślałem, że nic się nie będzie pojawiać w tym ekraniku, ale nie, działa. Ale jest alarm, nie? Ale plus jest taki, że mam checkpoint w środku. O tyle dobrze. Mam nadzieję, że gra się w jakiś sposób nie zbuguje tam w środku. O kurde. Ale nie, no to naprawdę, Venom jest bez sensu. Oczywiście, mój błąd, no ale... Po co? Po co w ogóle miałem się nastawiać na taki błąd, że takie coś może się pojawić? Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Lepiej na spokojnie zrobić sobie napad za pomocą kosatki, albo longfina. I mieć o wiele prostsze podejście. Pytanie, czy to jest kod dostępu, czy to jest klucz? O k***a! Nawet kolos nie wyskoczył mi, ale już tak byłem przerażony tym, że kolos mi wyskoczył, że... Już się poddałem, nie? O! Ale idealnie, tyle expa ile chciałem, tyle mi brakowało akurat. Ciekawa sprawa, dobra. Szybki restart. Niestety, kurde, restart jest z alarmem. I chyba jeszcze mniej hajsu będę miał w torbie, nie? Nie, po prostu zakończmy ten napad z tym Velumem. I więcej tego nie podchodźmy. Do tego podejścia, to nie ma absolutnie żadnego sensu. Robienie napadu z Velumem. Ja się boję, że ja nie wyjdę stąd. A teraz spróbujemy. Mam nadzieję, że znowu ten klucz wyskoczy mi w miarę szybko. Jeżeli to jest w ogóle klucz, to nie jest karta dostępu. Dobra, chyba z tego samego typa dropnął. To jest kolos? To jest karta dostępu, no to lipa. Nie, nie, nie. Lipa, 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 lipa. Liczyłem na kartę, znaczy w sensie na klucz. Bo klucz pozwoliłby mi szybciej ten napad ukończyć. Bez hakowańska. A nie o tyle, że się hakowańska boję, tylko po prostu to jest dłuższa opcja, nie? Tu jest typek. Czy jestem w stanie go zbombić? Jestem. Jestem totalnym bogiem. A mać! Naprawdę flashbacki z Gothica? Nie gadajcie. Naprawdę? Nie, nie, nie. To się wytnie chyba. Nie, flashbacki mam. Nie mogę. Naprawdę, tak było idealnie. Idealnie było. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tym razem wyjdzie. Akurat widzę, że doniczki nie miały szans. O, ten typek ma, kurde, czerwoną czapkę jak Mario. Jakiś. To jest pewnie karta dostępu, zgaduję, tak? To niemiło. A to? To jest gość, który nie żyje se. Okej. Okay. Też spoko. Teraz tutaj, będzie typek do mnie szedł. Znowu go zbombimy. Czy będzie szedł tędy? Raczej tak. Nie, będzie szedł tędy. A! Pada na raz? Nie pada na raz. Czy padł na raz? Nie ma go. Gdzie on jest? Leży. Znaczy to jest krótszy, to jest karta dostępu. Karta dostępu! I żarty to są. Po co te karty dostępu dropią, skoro nie mogę ich użyć nawet? No, nie gadajcie. Dobra, żyję. Dawaj, wypestkuj go. Leży. Dobra, ja powoli tracę w ogóle nadzieję, że to w ogóle ta karta dropi. Wychodzi na to, czy chyba ta karta nie dropi. W sensie klucz. Kiedy jest alarm, na to wychodzi. No bo zobacz, ja to wyczyściłem kompletnie praktycznie, nie? K***a mać, naprawdę? Już to było k***a wyczyszczone, no. I od nowa wszystko. I jeszcze bez przekąsek teraz będę praktycznie. No nie. Dobra. Ja muszę to zrobić. Bez resetów żadnych. W sensie, bez odpalania tego napadu od nowa. Szybki reset robię. A właśnie, czemu? Jest tak w napadach,
że jeżeli jesteś hostem, to dostajesz nic praktycznie. Nie dostajesz nawet hajsu chyba za resety. Ale jeżeli jesteś pomocnikiem, to dostajesz hajs za fejle, dostajesz zwrot amunicji, ale przekąsek nie. Przekąski, które są najtańsze, tego zwrotu nie dostajesz. A to jest bardzo ważna rzecz. Bo kiedy robisz takie fejle właśnie, to z każdym kolejnym podejściem to naprawdę jest ci coraz ciężej, ponieważ nie masz przekąsek. Dawaj, wychyl się, no kawaj, dawaj. Wiesz co? Może ja wiesz co? Nie wiem już co. Dobra, dwa granaty poszły. I nic to nie dało i tak. Aha. Przeładowańsko. No to wypada te gówno, nic to nie daje. A to będzie typek szedł, tak? Teraz. Idziesz? Masz. Łap. Nawet tu masz. O kurde! Ale hez. He! Jezus Maria, ale S, ale S. No, wytrzymuje 50 pocisków typek, nie? Ten też w sumie. Oczywiście napierdziałem w kamizelkę typowi, no ale wciąż. Jakby tyle strzałów dostał gościu, to by go połamało w środku, nie? Ale nie oszukujmy realistycznych, kurde, działań od GTA. Nie Rockstar Games! Chociaż w sumie Red Dead to jest realistyczna, bardzo gra. Aż dla niektórych za bardzo. Dobra, daliśmy radę. Tutaj jestem raczej spokojny, raczej to nie wchodzę na górę. O kurde, zobacz jaki łup w torbie spadł. Teraz sobie może troszeczkę odbijemy. No minimalnie, ale wciąż jestem na minusie. I muszę hakować panel, nie? I u dołu i u góry. Czy w sumie kabiną mogę wejść, jechać na górę, ale raczej nie chciałbym. O Jezus Maria. No to widzimy, że to tutaj będzie mnóstwo tego hakowańska, to wam pominę. Nie ma sensu. Okej, ogarnięte. No dużo tego hakowańska jest, dlatego wolę wchodzić tutaj kluczem, nie? Jest o wiele szybciej i prościej. Chociaż wiadomo, teraz mi na czasie nie zależy, bo elity nie dostanę, tak czy siak. Ale wciąż, byłoby miło. To w miarę szybko ogarnąć. Różowy diament. A właśnie, to jest najgorsze, że ja mam najbardziej ten ciekawy łup, najwięcej warty, nie? I najgorsze podejście możliwe wychodzi na to, że zrobiłem. Dobra. Różowy diamencik, chodź do mnie. Ale dużo osób ma problem. Jest pytanie w ogóle, czy... Słyszałem, że z klawiatury ekranowej ludzie korzystają, bo o co chodzi? Dużo osób ma problem, że na PC, żeby to przecinać, potrzebujecie page up. I niektórym ludziom ten page up nie działa. I to jest ciekawa sprawa. I ja słyszałem, że ludzie korzystają z klawiatury ekranowej, żeby to robić, nie? Trochę podjęte podejście. O nie, nie gadajcie, że... Ale ten auto mnie wkurza, znaczy irytuje czasem. No wtedy mogę skakować panel, ale nie, no nie, no nie, no nie chcę mi się hakować tego drugi raz. Ja wyjdę może górą. To nie będzie zbytnio prosta sprawa. Ale spróbujemy. Opuść teren rezydencji. Ojej, oho, more guards, no tak, jasne. To może jednak wyjdę dołem? Nie, już nie wiem sam co robić. No ich tu jest za dużo. A dobra, może powoli będę się przebijał przez to wszystko. Wydaje mi się, że pierwsze podejście do napadu na Young Ancestor było prostsze niż to. Albo pierwszy Bóg, nie, pierwszy Bóg Stars nic nie pobije, nie? To jest ten filmik na YouTubie jest. Z mojego pierwszego napadu na kasyno, nie? I oczywiście każdy człowiek, pamiętając fabułę, wybrałem Bóg Starsy i każdy wybiera Bóg Starsy, widzę. Jak pomagam randomom i to jest najgorsze. Bo to nie jest zbytnio dobre podejście. Ja sobie zginę tutaj, nie? Mam 0 KP. No ja tym się przekąsek, żeby... O, dobra, jednak nie zbił mi zbyt dużo HP na całe szczęście. No k***ać! Po***o! Nie żyjesz, no come on. Nie. Tego się nie da zrobić. O, teraz od nowa wszystko. Znowu diament od nowa. A ja coraz bardziej nie mam przekąsek, nie?
No bo po co miałem zrobienia przekąski? Przecież wiadomo, że bez alarmu wejdę, nie? I wyjdę. A może tam jeszcze przy wyjściu mnie wykryją, ale to szybko wyjdę, koniec. Ale niestety. Jednak nie. Jest klucz! Kurwa! Ale jest opcja, że klucz się pojawi. Dobra, jest nadzieja. Jak jest klucz? Jest nadzieja. Ale niestety, czemu tak późno się pojawił? Czemu wcześniej mnie nie wydropił? Jak cały... Cały ten przybytek wywaliłem. Dobra, jest. Zwyczajony. No nie, k***a. No tak. Mhm, jasne, już na samym starcie. Mnie obili. To sobie jest dobry pomysł, żeby tu wejść na górę. Tutaj mnie nie dopadną. A może będę w stanie ich tutaj coś ogarniać? Może przyjdą do mnie? Chyba idą. Dobra, taktyka. Ale S. Są to napadne Kaje Perico. Nie ma niczego prostszego chyba. Tak się przynajmniej zdaje. Dobra. Prosto. Wiesz co, lepiej byłoby ten chyba napad od nowa odpalić. Zdecydowanie, lepiej by na tym wyszedł, ale niestety. Ja się nie podam. K***a, dobra, nie, dobra, nie poddaję się. Ale unik zrobiłem, nie? Głową. Nie było szans, żeby mnie trafił. Dobra, leży na ziemi. Ja dobijam go. No właśnie. Dobra, S. Ograny został. No i trzeba triki robić, żeby mnie trafiali. Uniki na pierwszej osobie, szybkie ruchy, du. Może wyjdę w ten sposób. Będzie prościej. Pojadę sobie tędy. I zdecydowanie będzie to lepsza pozycja. Do takich akcji. No chyba, że gość będzie napierdzielał wszystko celnie za rogu. Jest klucz. Jest klucz. Idealnie. To mocno ułatwi sprawę. A chyba, że mnie zabiją teraz. Ale chyba nie. Dobra, jest idealnie. Uhu. To mocno ułatwi mi sprawę. Gdzie jest przeciwnik teraz? No nieważne w sumie. Jak oni się porespią zaraz? Uhu. Właśnie o tym mówiłem. Otwieram te drzwi. Idę tędy. I hakowańsko. Pokłóciło cię chyba. Śmieciu. Nie gadajcie, nie gadajcie teraz, że padnę. Ej, jeżeli będzie taka akcja, że ja to zhakuję i mi gościu wyskoczy na twarz za chwilę. Oni tu idą, tak? Czy nie idą? Najgorsze to będzie. Jak mnie gościu zabije, kiedy też będę wychodził z hakowańska. A dobra, próbujemy. Ale nie, ktoś biegnie chyba teraz. Dobra, może będę miał szybko reakcję. Mapę na razie widzę, czy mapa mi zniknie? Oni trochę idą. Nie, nie, nie. Kończ hakowanie. Kończ hakowanie. Wychodź z tego. No przestań hakować. O tym mówiłem. O tym mówiłem. Ale jestem w dupie. To jest mój najtrudniejszy napad w historii. Ktoś tu jeszcze przyjdzie, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Bo jeżeli oni tu będą w nieskończone przychodzić, to koniec, po mnie. To nie jest możliwe do zrobienia. Oj. Już tutaj się zarespię jakimś prawem. Nie gadaj. Wychodź. Tutaj mogą wychodzić, tak? Kolejny. I kolejnych dwóch. To może jednak hakowanie w biurze jest prostsze i szybsze? No szybsze nie, ale... Nie, nie, nie. Bo jeśli za chwilę mi na mapie pojawiają. Jeśli powiesz, że oni jeszcze na mapie pojawiają, to że oni mogą to faktycznie przyjść tutaj. Ojej, oj. Mam mało HP. A. Dwa ammo. No nie, ja chcę ich przewrócić po prostu, nie? Ragdola.
Więc to może ja wyczyszczę i szybkie kochowańsko. Spróbujmy w ten sposób. Gdybym miał claymory jakieś, to byłoby piękne. Ale nie z tych claymorów w tej grze nie ma chyba. Nie, no, są miny zbliżeniowe. A to nie to samo. Claymore to claymore. Dobra, biegnie typek. Nie, to będzie nieskończoność tutaj chodził chyba, nie? Czy jestem w stanie tu wyczyścić, żeby oni tu nie przychodzili mi? No bo co chwilę jest dwóch, nie? Jak dwóch naraz będzie mnie bić, to nie masz szans, że ja to przetrwał. Nie wiem, oni tu się HRS-pią. Tu ktoś się za ścianą pojawia. Podjadę hakowańsko, kolejni się zrespią. O, kolejny biegnie, teraz widzę na mapie. Kolejnych dwóch. Najgorsze jest to, że oni po dwóch biegną. Jakby jeden mnie... Dobra, przerwij to. Zabiję mnie, hakuję teraz. A nie, za mało czasu jest. Dobra. Dobra, co się ma dziać, to niech się dzieje. Próbujemy. Nie, biegnie kolejny. Ja wiesz co, ja muszę przez biuro El Rubio chyba, ale teraz spróbujemy. Jak teraz, patrz, już się na mnie patrzy, nie? I kolejny biegnie, żeby też się patrzy na mnie, nie? Będę miał animację i nie mnie dojadą tutaj. I koniec. Proszę bardzo, zabijają mnie. Nie mam podejścia. O, jeden się wycofał na chwilę, do tyłu. Więc może nie będzie aż takiej dużej siły ognia. Dobra, jest git. Jak mnie ten zabije, to będzie jakaś porażka. Dobra, jest, żyje. Niech teraz nie wyjdzie z tej ścianki śmiesznej. I co teraz, jeszcze mnie dojadą przy przepalaniu tych krat, co? Bo ten ekran się tak, wiecie, też nakłada efekt, jak tniemy te szkło. Niczym Detroit, Become Human, albo jakiś, nie wiem, Sprinter Cell Conviction. Nie, przepalanie mi się kojarzy od razu. Dobra. Wychodzimy tędy, tędy jest prościej, w teorii. Ale nie, tu jest bardziej otwarty teren, więc może jeszcze raz tędy wyjdziemy? Jest bardziej zabudowane. Zawsze wychodzę tamtędy, ale zawsze wychodzę bez alarmu raczej. Dobra. Gdybym miał hak, mógłbym przez płot przejść. Opuść teren rezydencji. Jestem w stanie opuścić teren rezydencji bokiem? Próbujmy. Jeszcze mi się broń zacięła! Dobra, chwilę czekam. Wiecie, był problem ze ścianą, nie? Przez to nie byłem w stanie z broni korzystać. Dobra. Jest, uciekamy tędy. Szczerze powiedziawszy, nigdy tędy nie wychodziłem. Naprawdę. A dobra, mam nadzieję, że tu jest checkpoint, raczej powinien być. Tutaj nie ma za bardzo dostępu chyba do motorka, czy jest? Nie wiem, jestem ciekawy strasznie. Dobra, wyszedłem stąd. I teraz tak, tutaj żadnego pojazdu nie mamy. Czy jestem w stanie znaleźć jednak? Gdzie ci skyperiko? No nie, ja chcę pojazd jakiś znaleźć tutaj. Jest! Idealnie! Jedymy! Tędy. Naprawdę, to był najgorszy napad w mojej historii. Nigdy nie miałem trudniejszego napadu. Nigdy. Teraz jeszcze, kurde, muszę przeżyć tutaj. Jak sobie zginę tutaj, to się zirytuję. 1 672 000. A powinny być prawie 2 miliony tak naprawdę.
Wiadomo, jeszcze Paweł swoją działkę weźmie. Ale tragedii nie ma. Chyba ponad godzinę ten napad robiono, więcej, chyba półtorej godziny. Ciekawe, ile będzie na nagraniu. Jestem ciekawy, ile czasu mi się zeszło. Ło, jakie dziwne dźwięki były. Dawaj, spamuję X-a. Jest, jest, a jeszcze się uduszę tutaj pod wodą. Byłoby śmiesznie, oddycharka? Nie potrzebuję. Poradzę sobie bez. Dobra, ale jestem totalnym kozakiem, ja pierdzielę. Nie wiem, czy w ogóle się da być takim totalnym kozakiem jak ja. A jak tam podsumowanie? Platyna. No kurde. Kozak. Dobrze, że grałem solo, nie? Tak to może platyna raczej by nie wpadła. No 1,5 miliona powiedzmy. Bez szybkiego restartu? Jak? Był ci kiedyś restart? Nie przypominam sobie. Chyba nie. To się zbugowało. Elita powinna wpaść. Idealnie było. Napad szybki w 6 minut. Nie wierzę w to. Co tu się odwaliło. No dobra, zakończone. Trzeba się cieszyć. I tyle. Proszę państwa. Nie chyba starczy GTA na dziś. Tak naprawdę. Naprawdę jest tak bardzo wykończone po tym jednym napadzie, jak nigdy. Jeszcze gra się zbugowała, nie pokazuje efektu końcowego. Powinno być podsumowanie tutaj, a nie ma. Dobra. Jeszcze, kurde, obligacje muszę zdobyć i podejście za pomocą Longfina. I będę miał wszystko zrobione z Cayo Perico. Znaczy, pomijając oczywiście łupy. Te całe specjalne. Cayo Perico Heist. Więc tak, tutaj Longfin potrzebuje i będę miał trofkę. Tutaj potrzebuję obligacje, mam nadzieję, że teraz się trafią. Tutaj potrzebuję jeszcze kilka misji porobić, to wpadnie przy okazji. No i to najgorsze. Jakim prawem miałem to zdobyć? Jest takie proste. 20 milionów tutaj. Masakra. Dobra, tyle. Ja się z wami, proszę państwa, będę już żegnał. Dzięki za oglądanie. Siemno, cześć. Elo.